Cześć kochani, witam bardzo serdecznie w kolejnym wydaniu Świadomych Rozmów. Ja nazywam się Grzegorz Glinka i z wielką przyjemnością poprowadzę dla Was dzisiejszą audycję, w której będziemy rozmawiać na temat medytacji. I nie ukrywam, że będziemy mieli gościa, a swoją obecnością zaszczyci nas nie kto inny jak Bartek Indygo, kojarzony szerszej publiczności z kwantowością czy duchowością. No ale tak praktycznie, bez nawijania makaronu, żeby była jasność. Słuchajcie, Bartek przygotował dla nas piękny prezent w postaci cudownej medytacji. Dlatego też zachęcam wszystkich, abyście pozostali z nami, moi drodzy, do końca audycji. Jest niedziela, 2 kwietnia, a imieniny obchodzą dzisiaj Aaron, Abundiusz, Franciszek, Laurencja, Maria, Miłobąd, Samosąd, Teodozja, Urban i Wiktor. W związku z czym wszystkim solenizantom życzymy spełnienia marzeń, no i wszystkiego, co najlepsze. Jako, że będziemy rozmawiać dzisiaj na temat medytacji, no to może zaczniemy od tego, czym ona jest. Medytacja to stary i dobry sposób na rozwój umysłu. Jest bardzo skuteczna, dlatego też przetrwała tysiące lat. Polega na byciu oraz przyjmowaniu odczuć i myśli takimi, jakie są. Nie ruszamy ich, ani też nie zmieniamy, no bo po co? Bierzemy je i przyjmujemy takimi, jakie do nas przychodzą. Nie uciekamy od nich, no bo niby dokąd? Uciec, ale dokąd? Taki film z Van Damme mi się przypomina. Kojarzycie? Medytacja, słuchajcie, nie polega na walce z myślami, tylko na akceptowaniu ich, bez względu na to, czy nam się podobają, czy też nie. I taka prawda jest, że czasami przychodzą nam do głowy myśli, których nie chcemy mieć, albo takie, od których uciekamy od lat. Na tym właśnie polega prawdziwe wyzwanie w medytacji, żeby przyjąć te myśli, nie buntować się. Po prostu akceptujemy to, co jest tu i teraz. Medytacja, kochani, przywraca nasz umysł do naturalnego stanu równowagi. No bo jakby nie było, często bywa tak, że umysł jest rozproszony. Cały czas o czymś myślimy. Ciągle coś planujemy albo wracamy w myślach do przeszłości, być może gdzieś tam idziemy w przyszłość. Najprościej mówiąc, medytacja to restart naszego umysłu. I nie ukrywam, słuchajcie, że są też inne korzyści płynące z medytacji. I jest ich wiele, ale o tym wszystkim dowiecie się od naszego gościa. Wracamy po krótkiej przerwie. Cześć Bartku. Cześć Grzesiek, witaj. Słuchaj, bardzo Ci dziękuję za przyjęcie naszego zaproszenia do radia. Jest to dla nas, nie ukrywam, wielkie wyróżnienie, także bardzo się cieszę, bo mieć tak wybitnego, wyjątkowego i inteligentnego gościa, no to naprawdę dla nas jest to duży, duży atut. Także dziękuję. Ja również ślicznie dziękuję za zaproszenie i naprawdę jest to dla mnie też wielka radość i wielka przyjemność też, że mogę się dzielić tymi informacjami, tą wiedzą, która gdzieś tam chce się przeze mnie przejawiać. To jest tylko i wyłącznie radość, także też dziękuję. A jak ty się dzisiaj czujesz, mój drogi? Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Rano było troszeczkę, wiesz, właśnie jakaś tam praktyka, troszkę medytacji, troszeczkę uwalniania i energia, wiesz, energia się utrzymuje. To też jest fajne, bo jak zaczynamy nad sobą pracować, to nie mówię, że od razu, bo od razu to też tak nie działa, ale po jakimś czasie przychodzi taki moment, że człowiek jest w stanie coraz bardziej po prostu świadomie wybierać to, w jakim chce być nastroju, w jakim chce być nastawieniu do świata. To już nie gdzieś tam, wiesz, świat, okoliczności kontrolują ten twój stan bycia, tylko ty po prostu zaczynasz świadomie wybierać ten stan bycia. To jest piękne, to jest piękne. Tak, tylko wydaje mi się, że to wymaga naprawdę dużej pracy nad sobą, już takiej głębokiej świadomości, żeby w zasadzie zacząć zauważać to, że jesteśmy w stanie coś w ogóle zmienić ze sobą. Tak, i przede wszystkim uważności. Przede wszystkim uważności. My często nie zdajemy sobie z tego sprawy, zanim nie zaczniemy tej wewnętrznej pracy, że tak naprawdę nami sterują przede wszystkim programy. Nami sterują przede wszystkim zapamiętane programy, wyuczone sposoby bycia, sposoby zachowania, które zupełnie nieświadomie w trakcie naszego życia gdzieś tam podłapujemy, tak? Jako dzieciaki, od rodziców, od nauczycieli, z naszego otoczenia, później też nawet jako dorośli bardzo często podłapujemy te sposoby bycia z seriali, z filmów, z tego, na co się eksponujemy, ze znajomych w pracy. I kiedy my jesteśmy nieświadomi, to tak naprawdę nami
Naszym życiem sterują właśnie te zapamiętane, wyuczone programy. I tu wszystko by było super, gdyby te programy były pozytywne, gdyby to były programy właśnie bazujące na radości, na miłości, na szczęściu. Ale są to niestety, no nie oszukujmy się, w 80, jeśli nawet nie więcej procentach negatywne programy typu strach, typu obawy, typu niechęć, typu wstyd, typu wina, typu żal. I tutaj to jest mega ważne, mega ważne. Tak, tylko właśnie najgorsze w tym wszystkim jest to, że ludzie nie zdają sobie sprawy, że powielamy schematy tak naprawdę naszych przodków. Widzimy zachowania naszych rodziców, nasi rodzice zachowują się w identyczny sposób jak nasi dziadkowie, no bo tak zostali nauczeni i później dochodzi do tego, że my w taki sam sposób wychowujemy swoje dzieci. Ale jakby często jest tak, że tego nie widzimy, no nie? Oj tak, oj tak. Ja wiesz, kiedyś miałem taką sytuację, byłem u znajomych, no i tam moi znajomi mieli synka, no i ten synek, jak my siedzieliśmy, gdzieś tam gadaliśmy sobie, ciągle coś tam, wiesz, podchodził do kuchni i ciągle jakieś tam z szuflady wyciągał sobie, nie pamiętam, cukierki, ciastka, coś tam cały czas sobie podjadał. No i ten mój znajomy w pewnym momencie, wiesz, troszkę się tam wkurzył i mówi, no słuchaj, młody, weź przestań podjadać, no nie można ciągle podjadać, tak, ile można podjadać. No ale ja w tym samym czasie gdzieś tam siedząc, obserwując, patrzę, a ten mój znajomy co robi? On sam, co wiesz, co 10 minut podchodzi do, gdzieś tam do szuflady i coś sobie wyciąga i podjada. I to jest właśnie też niesamowite. Ja osobiście nie mam dzieci, jak na chwilę obecną, natomiast mam tego pełną świadomość też, że dziecko naprawdę musi być też takim najlepszym nauczycielem, no bo dziecko nie robi nic więcej niż to, co ty mu pokażesz, że się robi. I dziecko później odtwarza tak naprawdę twój program. Dokładnie. A chcesz mieć dzieci? Wiesz co, nie wiem. Powiem ci szczerze, że nie wiem. Dużo czasu zajmuje mi też praca nad sobą, praca wewnętrzna i jest to obszar, w którym się naprawdę realizuję i spełniam i patrzę na to tak zdroworozsądkowo. Jest jakaś, wiesz, taka część mnie, która myśli czasami, o fajnie by było mieć dziecko i tak dalej, ale patrząc na to przez pryzmat rozsądku, nie wiem, czy chciałbym też zrezygnować z pracy, no bo na pewno wiązałoby się to z jakimś ograniczeniem w dużym stopniu tego obszaru. Nie wiem, wiesz, powiem ci, że trudne pytanie. O. Zapytałem, ponieważ ja myślę podobnie. Ja też do końca nie wiem. Ja mam 38 lat, nie mam jeszcze dzieci. Często gdzieś tam ktoś w rodzinie mnie się pyta, dlaczego nie masz jeszcze dzieci, kiedy będziesz miał dzieci. Ale ja sobie tak myślę, kurczę, ale gdybym miał dzieci, to na pewno nie napisałbym książek. Na pewno nie zajmowałbym się tym, czym się zajmuję, bo dużo więcej czasu musiałbym poświęcić przecież, żeby no te dzieci były przy mnie, żeby je wychować, żeby one miały ojca. A jednak nie chodzi przecież o to, żeby jedynie matka wychowywała dziecko, a ja żebym gdzieś tam chodził, nie wiadomo co robił i zajmował się swoimi sprawami, bo jednak no wiadomo, że to później rzutuje na dziecku, no nie? Dziecko chce mieć obu rodziców. Tak, dokładnie. My mamy, wiesz, troszeczkę w Polsce wydaje mi się taki narzucany ten model, że właśnie każdy powinien mieć dziecko, że dziecko jest jakąś taką mega ważnym elementem życia człowieka, natomiast to tak nie działa, to tak nie działa, to jest świadomy wybór. I wydaje mi się, że lepiej świadomie wybrać to, że się faktycznie no, nie decyduje w tym życiu na dziecko, niż mieć to dziecko i traktować je, że tak powiem, po macoszemu później. Tak, dokładnie. I ja pamiętam właśnie też swego czasu, całkiem niedawno, znajomy mnie się spytał, Greg, dlaczego nie masz dzieci? Ja mówię, no na razie nie czuję, żebym chciał mieć, ale przecież dzieci to sens tak naprawdę istnienia. Więc ja chciałbym się teraz zapytać ciebie, jaki jest twój sens istnienia? Wiesz co, nie, na pewno z tym się nie zgodzę, że dziecko jest sensem istnienia. Jeżeli my mamy takie podejście, że dziecko jest sensem naszego istnienia, to tak naprawdę my w tym dziecku później pokładamy jakieś, wiesz, nasze niespełnione oczekiwania, nasze niespełnione nadzieje i próbujemy na dziecko przełożyć to, co sami chcieliśmy osiągnąć, a czego nie zrobiliśmy. Liczymy, że dziecko przepracuje nasze lekcje tutaj. I wydaje mi się, że nie tędy droga, absolutnie. A wiesz, wracając jeszcze tak do tematu mienia dzieci, tak? No też musimy zdawać sobie z tego sprawę. No zrobienie dziecka nie jest sztuką.
To nie jest jakiś wyczyn, to nie jest coś niesamowitego, tak? No wiadomo. Natomiast prawdziwą sztuką wydaje mi się to, żeby być w stanie świadomie to dziecko wychowywać. I tu się zaczyna coś, co właśnie, albo robimy to rozsądnie, albo mierzymy siły na zamiary, albo po prostu ulegamy temu naszemu, bo też nazywajmy rzeczy po imieniu. To jest nasz zwierzęcy popęd, żeby przedłużać gatunek. To jest zwierzęcy popęd. To nie jest coś, co pochodzi z wyższej świadomości. Wyższa świadomość nie ma tych zwierzęcych popędów. No. No taka jest prawda. Dobrze, kochani, dzisiaj będziemy rozmawiać z Bartkiem na temat medytacji. No i mój drogi, co ty sądzisz na temat właśnie tej definicji? Co to jest dla ciebie? Jaką rolę medytacja pełni w twoim życiu? Wiesz co, powiem tak, na medytację można sobie spojrzeć pod dwoma kątami. Pierwszy taki bardzo przyziemny, pragmatyczny. Ja tutaj nazywałbym medytację nawet taką swojego rodzaju higieną dla naszego umysłu. Tak jak codziennie myjemy zęby, tak jak codziennie myjemy ciało, a przynajmniej no, powinniśmy tak umyć się ten raz dziennie minimum, tak samo wydaje mi się, że powinniśmy troszeczkę umyć poprzez proces medytacyjny nasz umysł. Medytacja tak naprawdę bardzo często, tak, jest ten taki mit, że medytacja to jest duchowość. Jasne, może być wstępem do duchowości, może być narzędziem rozwoju duchowego, ale taka zwykła medytacja to jest nic innego jak po prostu higiena naszego umysłu. Higiena, podczas której my faktycznie siadamy sobie rano, wieczorkiem i przez te kilka czy kilkanaście minut po prostu obserwujemy treść naszego umysłu. I zauważając, poprzez zauważanie tego, że może być w nim jakaś negatywna treść, mogą w nim być jakieś, nie wiem, właśnie wątpliwości, obawy, niepewność, strach, smutek i tak dalej, my poprzez zauważanie tych programów w naszym umyśle doprowadzamy do tego, że te programy po prostu się czyszczą. A dzięki temu nasz umysł jest czysty w ciągu dnia i my możemy go wykorzystywać nie do martwienia się, nie do zastanawiania się, nie do robienia szeregu rzeczy, które tak naprawdę prowadzą nas donikąd, albo wręcz ściągają nas w dół, obniżają nasz poziom energii, no ale zacząć wykorzystywać to cudowne narzędzie do chociażby projektowania sobie dnia, projektowania sobie życia, realizowania jakichś tam celów, które mamy tutaj. Więc to jest ten pierwszy obszar stricte związany z medytacją. Natomiast drugi, no to tak jak wspomniałem, medytacja jak najbardziej może być wykorzystywana jako narzędzie związane z rozwojem duchowym. Tutaj tak naprawdę, wiesz, różnica jest intencji. Bo myślę, że też na dzień dzisiejszy każdy zdaje sobie z tego sprawę, że nawet duże korporacje, takie jak Google, takie jak Microsoft, wręcz zachęcają swoich pracowników do tego, żeby oni w ramach czasu pracy siedli i pomedytowali. Bo po prostu pracodawcy, duże korporacje widzą to, że człowiek staje się bardziej efektywny, jeżeli jego umysł jest efektywny. My też tak mamy jeszcze troszeczkę ten mit, że to nie ma nic wspólnego. Ja sobie mogę myśleć o pierdołach, a tak naprawdę pójdę do pracy i będę efektywnie pracować. No nie będziesz, nie będziesz. Tak naprawdę umysł jest tym narzędziem zarządzającym. Umysł jest czymś większym niż nasze ciało i to z umysłu wypływają dyspozycje dla naszego ciała, tego co zrobi lub czego nie zrobi. Z czym sobie poradzi z lekkością i łatwością, a z czym będzie mieć komplikacje. To wszystko powstaje na poziomie naszych myśli, na poziomie naszego umysłu. I tak naprawdę wykorzystując umysł tylko i wyłącznie no, jako takie narzędzie tutaj do pracy, już sama taka właśnie ta higiena umysłu pod postacią medytacji jest czymś, co bardzo, bardzo pomaga. Natomiast oczywiście, jeżeli my mamy też intencję faktycznie tego, żeby duchowo wzrastać, żeby podnosić ten nasz poziom energii, żeby podnosić poziom naszej wibracji, żeby z siebie przede wszystkim, właśnie z tej treści naszego umysłu, usuwać całą negatywność, zauważać programy naszego ego, przekraczać te programy naszego ego. Tu też od razu dodam, tak, przekraczamy programy ego nie poprzez ich kasowanie, likwidowanie czy robienie czegoś takiego, ale właśnie poprzez akceptację, poprzez rozbudzanie w sobie tej zdolności do czucia akceptacji, do bycia akceptującym, czy dalej do miłości, do kochania.
Tylko tutaj tak, no miłość wiadomo, nie chodzi mi absolutnie o miłość romantyczną, tylko o miłość jako stan bycia. Także to są, wiesz, dwa takie podstawowe, wydaje mi się, wymiary medytacji. Natomiast to jeszcze jeden element, o którym tu nie sposób nie wspomnieć, no to jest po prostu taka zwykła uważność, czyli bycie obecnym w każdej chwili, w każdej czynności, którą robimy. Bardzo często jest tak, że my uważamy sobie, tak, że pewne czynności są fajne, więc ja w nich będę świadomie uczestniczyć, będę świadomie wykonywać te czynności, bo je lubię, bo są fajne, bo są przyjemne. Natomiast część czynności uważamy, że są złe, niedobre i tak dalej, i pozwalamy sobie na takie właśnie odpływanie gdzieś tam w przestrzenie nieświadomości. No ale musimy pamiętać to, o czym mówiliśmy na początku. Za każdym razem na dobrą sprawę, kiedy my pozwalamy na to, że my odpływamy i nas nie ma w tej sytuacji, że to nasze ciało steruje, nasza podświadomość steruje, no to tak naprawdę najczęściej wiąże się to z negatywnością, którą my zaczynamy wnosić do tego świata. Więc uważność. Uważność również jest jak najbardziej formą medytacji. I czymś, co też każdy z nas powinien w sobie po prostu rozwijać. Pięknie, żeś to wyjaśnił. Tak, ja uważam, że uważność jest taką siostrą przyrodnią medytacji. Jedno bez drugiego, można powiedzieć, nie współgra. Pamiętam, słuchaj, no już 3-4 lata temu, jak zaczynałem medytować, pamiętam moją pierwszą medytację, siadłem wtedy na kanapie i bałem się zamknąć oczy, bo gdzieś tam, wiesz, miałem takie przekonanie z tyłu głowy, że Kościół mówi, nie, medytacja jest zła, łączysz się tutaj nie wiadomo z kim, z czym, nie rób tego. No ale ja stwierdziłem, kurczę, ale ja chcę rozwijać siebie, mam gdzieś ten cały kościół, ale mimo wszystko bałem się zamknąć oczy i siedziałem tak przez 20 minut na kanapie i gapiłem się w niewłączony telewizor. I faktycznie, wiesz co, no, poczułem się po tych 20 minutach zrelaksowany, ale za drugim razem również siadłem na tej samej kanapie i zamknąłem oczy. Ale wtedy tak naprawdę przyszedł do mnie ten stan takiej błogości i to już było zupełnie coś innego. I ja wtedy, jak się obudziłem, to byłem naprawdę mega, ale to mega zrelaksowany. Czy ty pamiętasz swoją pierwszą medytację? Więc wiesz, moja pierwsza medytacja to był taki moment, w którym w okresie jakiejś takiej wewnętrznej rozsypki szukałem sposobu, żeby sobie pomóc i akurat nie pamiętam, gdzieś mi wyskoczyło medytacja, medytacja, a ja nie miałem zielonego pojęcia, czym jest medytacja, jak się medytuje. Więc pierwsza rzecz, tak, wpisałem sobie medytacja na YouTubie, nie pamiętam, pierwszy, drugi czy trzeci filmik, który wyskoczył. Odpaliłem sobie ten filmik, no i tam po prostu człowiek w zupełnej ciszy prowadził głosem, tak? Mówił: skup się na małym palcu lewej stopy, rozluźnij ten palec. Skup się na drugim palcu lewej stopy, rozluźnij ten palec. I po prostu takie przechodzenie krok po kroczku przez całe swoje ciało, rozluźnianie tego ciała stopniowo. Ja w pewnym momencie, wiesz, no, nie wiedziałem, co się dzieje, bo wszedłem w stan takiej błogości, stan takiej wewnętrznej radości, takiego spokoju. Ja podkreślam, naprawdę wtedy byłem bardzo znerwicowanym człowiekiem, dużo stresu, dużo jakichś problemów, sytuacji mało komfortowych w życiu, a doświadczyłem czegoś tak cudownego, że no, do dzisiaj pamiętam, jak było to wspaniałe uczucie. Tylko no, to było takie szczęście nowicjusza, tak? Bo pamiętam później, naprawdę długo, długo musiałem praktykować, żeby ponownie wejść w taki stan. To taka pierwsza zachęta. Udało się, a później naprawdę wymagało to dużo, dużo, dużo pracy i czasu, żeby ponownie doświadczyć takiego stanu bycia. Pięknie, ale słuchaj, bo jest mnóstwo właśnie ludzi, którzy chcieliby zacząć medytować, ale mówią, a ja nie potrafię tego robić, ja medytuję źle. Jak medytować, żeby medytacja była skuteczna? Czy, że tak powiem, jest jedna opcja, że medytować musimy tak, czy jest więcej jakby tych naszych możliwości? Jak najbardziej. Jest wiele różnych sposobów na to, żeby medytować. Natomiast, wiesz, ja jestem może trochę konserwą w tym wszystkim. Dla mnie medytacja, taka klasyczna, najbardziej klasyczna medytacja, to sprowadza się przede wszystkim do obserwowania myśli. Czyli tak naprawdę siadamy sobie, zamykamy oczy i skupiamy się przez chwilę na oddechu. Możemy sobie wziąć dwa, trzy takie pogłębione wdechy i wydechy, żeby tak wstępnie troszeczkę rozluźnić ciało. No i dalej po prostu obserwujemy nasze myśli. I tu jest bardzo ważna rzecz, bo
bardzo często można spotkać się z takim podejściem, że właśnie w medytacji chodzi o to, żeby coś zmieniać, że w medytacji chodzi o to, żeby wprowadzać jakieś obrazy, że w medytacji chodzi o to, żeby opierać się myślom, których nie lubimy, które nam się nie podobają, które nasz umysł zaszufladkował jako złe, niedobre, negatywne i tak dalej. No ale właśnie o to chodzi, że w medytacji my mamy nauczyć się pozwalać na te myśli. My mamy nauczyć się w pełni zgadzać na te myśli. Mamy nauczyć się je akceptować. Moment, w którym my tak stopniowo sobie siadamy, początkowo podkreślam, tak, to też jest umiejętność. Medytacja kojarzona też jest tak, no, z jakimś zaawansowanym rozwojem duchowym. Mamy wszędzie tak w internetach obrazki mnichów siedzących gdzieś tam w jaskiniach, na ołtarzach medytujących. Jasne, jak ktoś całkowicie poświęcił swoje życie właśnie medytacji, rozwojowi duchowemu i tak dalej, no to tak, można to robić jak najbardziej w ten sposób. Ale człowiek, który gdzieś żyje takim swoim tutaj normalnym życiem, naprawdę początkowo wystarczy, jeżeli my sobie po prostu siądziemy na te 5, 7, 10 minut i będziemy obserwować myśli i pozwalać na te myśli, zgadzać się na te myśli i przede wszystkim zauważać te myśli. I to w zupełności wystarcza. To w zupełności wystarcza. Dodatkowo właśnie, wiesz, takie praktyki jak chociażby no to rozluźnianie ciała, na które ja trafiłem za pierwszym razem. To jest mega, mega, mega fajna sprawa, bo też pokazuje nam, jak bardzo to my z poziomu umysłu możemy zarządzać naszym ciałem. Nam się często wydaje, tak, mam spięte ciało albo jestem spięty. I że nic z tym nie można zrobić, że trzeba to na przykład tylko i wyłącznie przy jakimś tam fizycznym masażu czy rozruszaniu tego, można się tego napięcia pozbyć. Ale to też jest absolutnie nieprawda. Ciało słucha się poleceń. Nie mówię, że od razu raz siądziesz, powiesz, ciało rozluźni się, to ciało się rozluźni, ale jeżeli będziemy to praktykować, no to po, nie wiem, po tygodniu, po dwóch tygodniach okazuje się, przekonujemy się o tym, że kiedy my faktycznie mówimy relaks do naszej nogi, no to nasza noga zaczyna się relaksować. Kiedy mówimy relaks, odpręż się do naszego podbrzusza, podbrzusze zaczyna się odprężać. I to jest też magia, to jest naprawdę też coś niesamowitego, kiedy zauważamy to, kiedy przypominamy sobie tak naprawdę o tym, że to my rządzimy ciałem, że to my decydujemy o ciele, a nie ciało o nas. Dokładnie. Jeszcze zauważyłem jeszcze jedną fajną rzecz taką podczas medytacji, że możemy tak naprawdę poczuć każdą jedną partię naszego ciała, że możemy przenieść naszą uwagę chociażby na najmniejszy palec u lewej ręki, na przykład na, nie wiem, na kostkę prawej stopy, tak? I wszystko jesteśmy w stanie poczuć, ale tylko i wyłącznie podczas medytacji, bo kiedy na przykład jesteśmy w takim normalnym, można też to nazwać świadomym życiem, no to jakby nie było, nie czujemy tego. Dopiero kiedy faktycznie się mocno na tym skupimy. Ale wiesz co? Bo jest też wiele osób, które uważają, że medytują, zamykają oczy i faktycznie obserwują te swoje myśli. Ale oni się w te myśli wkręcają. Co ty o tym sądzisz? Czy to jest medytacja, czy jednak nie? Według mnie nie, to nie jest medytacja. Medytacja sprowadza się do tego, że my zauważamy myśl, akceptujemy to, że ona się pojawiła i ją puszczamy. Wtedy zaczyna się proces medytacyjny. Jeżeli my zaczynamy z zamkniętymi oczami się zastanawiać, jeżeli my zaczynamy rozmyślać, jeżeli zaczynamy rozgrzebywać jakieś sprawy, szukać rozwiązań, wymyślać coś, no wtedy wchodzimy w taki proces po prostu zastanawiania się i rozmyślania. Czyli to, co robimy najczęściej w ciągu przeciętnego dnia. Bo tu jest też tak ten haczyk. Dlaczego my tak robimy? To jest bardzo ważne, żeby to złapać, zrozumieć, zauważyć w sobie. Dlaczego my zaczynamy z zamkniętymi oczami zastanawiać się, szukać odpowiedzi, szukać rozwiązań, planować, szukać przyczyn? Bo wydaje nam się, że my jesteśmy w stanie je znaleźć. Wydaje nam się, że my poprzez myślenie na przykład o problemie zbliżamy się do rozwiązania tego problemu. Natomiast to jest też ten paradoks, tak? Ja wiem, że to może też wydać się czymś kontrowersyjnym, ale od myślenia o problemie jeszcze nikt nigdy nie rozwiązał problemu. Żeby rozwiązać problem, trzeba zacząć myśleć o rozwiązaniu, a nie o problemie. I tak naprawdę te rozwiązania, które często wydają nam się być gdzieś tam poza naszym zasięgiem, one są cały czas dla nas dostępne, ale w tej przestrzeni ponad myślami.
A żeby się do tej przestrzeni ponad myślami dostać, żeby się z nią połączyć, my tak naprawdę musimy nauczyć się akceptować myśli. Za każdym razem, kiedy akceptujemy myśli, kiedy na nie pozwalamy, one zaczynają po prostu przepływać. I pomiędzy każdą naszą jedną myślą jest taka malutka przestrzeń, jest taki, wiecie, milisekunda przestrzeni. Jeżeli my faktycznie konsekwentnie siedzimy, akceptujemy myśli, akceptuję tą myśl, akceptuję, 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 ta przerwa pomiędzy naszymi myślami zaczyna się troszeczkę wydłużać. I wtedy, kiedy my zamiast na myślach zaczynamy skupiać się na tej przerwie pomiędzy myślami, otwiera się przed nami po prostu przestrzeń. Nawet nie wiem, jak ją określić. To jest coś, co trudno wyrazić słowami. Ale przestrzeń, w której między innymi są rozwiązania wszystkich naszych problemów. Ja się z Tobą absolutnie zgadzam, bo faktycznie od medytacji, no kiedy medytujemy, kiedy wysyłamy intencje, to faktycznie jest tak już w życiu, że dostajemy odpowiedzi i te odpowiedzi spływają do nas czasem naprawdę w najmniej spodziewanym momencie. Co Ty sądzisz w ogóle? Czy od medytacji można czegoś oczekiwać, czy powinniśmy podchodzić do niej tak na spokojnie, na luzie? Myślę, że zdecydowanie bardziej służy podchodzenie do niej na luzie, bez oczekiwań. Jeżeli my zaczynamy czegoś oczekiwać, to wiesz, w przypadku każdej jednej rzeczy w naszym życiu. Jeżeli zaczynamy oczekiwać, to zaczynamy się też napinać. Jeżeli zaczynamy się napinać, jesteśmy w napięciu, to tak naprawdę zaczynamy zużywać naszą życiową energię na trzymanie napięcia. I znowu nam się wydaje, że to jest coś tam, no przecież to jest zupełnie normalne, że ja czegoś oczekuję, to jest zupełnie normalne. Ale popatrzmy sobie na to w ten sposób. Czy to jest normalne, że człowiek na przykład, nie wiem, zaciśnie pięść i będzie trzymał cały czas, siedział zaciśniętą pięść? Chyba każdy zgodzi się, że to nie jest coś normalnego. I w ten sposób my zużywamy energię, no bo jeżeli ja będę siedzieć z zaciśniętą pięścią przez cały dzień, no to ileś mojej życiowej energii, którą mógłbym ukierunkować na coś zupełnie innego, zostanie zużyte na bezsensowne zaciskanie pięści. Z tymi oczekiwaniami jest dokładnie tak samo. My może oczekując, niekoniecznie zaciskamy pięści, chociaż może się tak zdarzyć, ale na tym głębszym poziomie w naszym ciele pojawiają się napięcia. I te napięcia zaczynają pożytkować naszą życiową energię. To jest też często, wiesz, taki temat. Ludzie czasami zastanawiają się, dlaczego ja nie mam energii? Dlaczego na przykład po całym dniu w pracy, mimo że praca jest na przykład siedząca, że to nie jest praca, wiesz, podkreślam, tak, jak mamy fizyczną pracę, nie wiem, na budowie, jesteśmy górnikiem w kopalni i nosimy ciężkie rzeczy przez cały dzień. Jasne, to jest zupełnie normalne, że jesteśmy zmęczeni, to tego nie przeskoczymy. Natomiast jeżeli mamy pracę siedzącą, pracę mało dynamiczną, a no, coraz więcej ludzi jednak ma taką właśnie pracę i po całym dniu my jesteśmy po prostu wykończeni, to jest dla nas od razu informacja, że w nas są jakieś nieuświadomione napięcia, na które my tą energię pożytkujemy. I takie napięcia mogą się brać chociażby z oczekiwań, jakie mamy w życiu, tak? Czy to w stosunku nawet do medytacji, do rozwoju. No ale oczekiwania mamy do szeregu rzeczy, tak? Mamy oczekiwania wobec partnerów, partnerek, wobec znajomych, wobec świata, wobec państwa, wobec pracodawcy. Mamy wobec wszystkiego. My jako ludzie jesteśmy bardzo, bardzo, bardzo roszczeniowi i cały czas czegoś oczekujemy. Ale bardzo rzadko wchodzimy w tą perspektywę, że nie co mi świat ma dać, co ja mogę wyrwać dla siebie od tego świata, tylko właśnie perspektywy, a co ja bym mógł dać od siebie temu światu? A może ja bym dołożył jakąś cegiełkę od siebie, a nie tylko liczył, że coś wezmę dla siebie. Z medytacją jest dokładnie tak samo. Pamiętajmy o tym. Medytacja ma być tak naprawdę czasem dla nas, ma być czasem, który my dajemy sobie na higienę umysłu. I samo to już jest największym darem, jaki możemy siebie obdarzyć, bo zauważamy siebie, zauważamy swoje potrzeby i poniekąd stawiamy je ponad obowiązki, ponad rzeczy, ponad nasz rozbiegany umysł, który najczęściej, kiedy człowiek zaczyna jakąkolwiek przygodę z medytacją, no to co jest? Siadamy i po 30 sekundach jest: sprawdzę maila, sprawdzę telefon, muszę wejść na Facebooka, muszę coś tam, muszę zrobić kawę, muszę iść do pracy. Natomiast my ponad to, pomimo tego, pomimo tych wyuczonych odruchów, pomimo tych wyuczonych schematów, wybieramy siebie. I to jest już wartość sama w sobie. Dokładnie. Mi na przykład medytacja, słuchaj, zmieniła
postrzeganie świata o, można powiedzieć, 180 stopni. Bo ja wcześniej byłem takim człowiekiem roszczeniowym, który lubił wymagać, lubił się gniewać na innych ludzi. I ta medytacja jednak uświadomiła mi to, że wymagać to ja mogę jedynie od siebie. I dzięki na przykład temu pięknemu stanu, tej radości, błogości, którą odczuwałem, którą właściwie odczuwam każdego poranka, kiedy medytuję, to ja pokochałem ludzi. Ja pokochałem siebie. Bo jednak nie ukrywajmy, ale ciężko jest pokonać samego siebie. Czy ty kochałeś samego siebie przed tym, jak zacząłeś medytować? O nie, absolutnie. I wiesz, tak nawet jak na to patrzę, to takie pokochanie siebie to naprawdę wymagało dużo, dużo, dużo czasu, żeby pokochać siebie, żeby to faktycznie można było nazwać. Nawet wiesz, może nie powiedziałbym od razu o kochaniu siebie, ale żeby w ogóle zaakceptować siebie. Bo to też jest tak, najpierw mamy ten próg, powiedzmy sobie, neutralności, że przestajemy siebie krytykować, przestajemy się obwiniać, przestajemy sobie gdzieś tam wbijać widelec w udo za nasze pomyłki, błędy, porażki i tak dalej. Do czego też tak, no bardzo często jesteśmy wręcz zachęcani w religiach różnego rodzaju, gdzie mamy wmawiane, że jesteśmy grzesznikami, jesteśmy ci źli i my się wręcz powinniśmy biczować i potępiać, bo coś w ten sposób zyskamy. Natomiast absolutnie nie tędy droga. Natomiast tak jak mówię, najpierw powinniśmy w ogóle zacząć wyrabiać do siebie taki stosunek neutralny, że przestajemy po prostu być dla siebie, wobec siebie negatywni. Dalej robimy krok w kierunku akceptowania siebie, takimi, jakimi jesteśmy. W momencie, kiedy siebie akceptujemy w pełni, akceptacja jest czym? Akceptacja jest tak naprawdę porzuceniem chęci do tego, by coś zmieniać. I to może być mało intuicyjne, bo też przeciętnie, tak? No człowiek myśli sobie, że jak ja nie będę chcieć się zmieniać, no to co się zmieni? To będzie tak samo, jak było. Ale właśnie zmieni się bardzo dużo. W momencie, kiedy my w pełni akceptujemy siebie, poziom tej naszej niewidzialnej, życiowej energii, tej naszej duchowej energii zaczyna wzrastać. A dzięki temu te zmiany, o które my wcześniej zabiegaliśmy, o które walczyliśmy, o które uważaliśmy, że musimy szarpać się ze światem, one się po prostu dzieją same. Nie? No i dalej, jeżeli ileś czasu pobędziemy sobie w tej akceptacji, no to dalej możemy iść w stronę współczucia do siebie. Bo tutaj podkreślam, tak? Każdy z nas ma ego do momentu, kiedy nie doświadczamy oświecenia. Podobno, to jest z literatury, ja nie doświadczyłem oświecenia, więc nie powiem, czy to jest prawda, czy nie. Według badań poziomów świadomości to jest prawda. W momencie, kiedy osiągamy oświecenie, ego się rozpuszcza, ego znika i przestaje jakkolwiek oddziaływać na nasze życie. Natomiast tak długo, jak mamy ego, to naszą pracą jest właśnie akceptowanie tych naszych zwierzęcych potrzeb, zwierzęcych odruchów, zwierzęcych emocji w sobie, a później ukochanie ich. I my poprzez kochanie tych właśnie zwierzęcych aspektów nas, z którymi często próbujemy walczyć jako ludzie, których próbujemy się pozbyć, które próbujemy zmienić, które uważamy za złe, za niedobre, za niegodziwe, za wstydliwe, poprzez ukochanie ich w sobie my się od nich uwalniamy. To jest niesamowite, to jest po prostu niesamowite. I znów tak nasz umysł będzie podszeptywał, co on pieprzy za głupoty, tak jak mam kochać to, że nie wiem, mam jakieś tendencje, mam jakieś nawyki, jak coś tam. Ale zauważmy to, kochani, zadajmy sobie, chciałbym, żeby każdy z nas tutaj zadał sobie pytanie. Ile rzeczy w życiu, które chciałeś czy chciałaś zmienić, udało ci się zmienić poprzez krytykowanie się za to, poprzez obwinianie się za to, poprzez wkurzanie się za to na siebie? Czy jest ktoś taki, komu udało się faktycznie zmienić coś w sobie poprzez negatywną energię wobec siebie? Ja teraz myślę, że nie będzie żadnej ręki w górze. No właśnie, bo ja teraz tak myślę i uświadamiam sobie, że nie tędy droga, bo przecież zawsze jeśli gdzieś tam się obwiniam, to czuję się przez to gorzej, nie? I no niestety nie mam, że tak powiem, jakiejś chęci do działania czy do zrobienia czegoś pozytywnego, bo nie, no nie, tak nie można. Słuchajcie, nie można. Bardzo fajne pytanie zadałeś, dziękuję ci za to pytanie, bo myślę, że mogło otworzyć niejednej osobie głowę. Tak, to czasami wystarczy jedno pytanie i jest takie magiczny klik. Nie? Słuchaj, a co jeszcze dało ci medytację? Jak się zmieniło twoje życie, odkąd zacząłeś medytować?
Wiesz co, na pewno medytacja była też bardzo, bardzo, bardzo istotnym elementem, który pomógł mi zmienić no, dosłownie chyba większość rzeczy w moim życiu. To też tak nie jest, że medytacją to można zmienić, tylko wiesz, jakiś tam wycinek. Jak zaczynamy medytować, obserwować te myśli, no to zaczynamy zauważać myśli, jakie mamy na każdy temat w naszym życiu. Więc stopniowo bierzemy na warsztat po kolei każdy obszar naszego życia. Wiesz, mi się udało przede wszystkim, u mnie takim obszarem, który powodował w moim życiu bardzo dużo cierpienia, była praca. Kiedy pracowałem jeszcze na etacie, no, ja czułem, że wewnętrznie umieram. Po prostu czułem, że jestem tutaj w zupełnie innym celu, a nie po to, żeby spędzać 40 godzin za biurkiem plus dojazdy, więc to w ogóle już. Wiadomo, tego czasu na tygodniu, na pracę, na siedzenie w pracy potrzeba bardzo dużo. I to był ten moment, w którym dzięki medytacji zauważyłem, że kurczę, to nie jest tak, że tak trzeba żyć. Że to ja tak żyję dlatego, bo myślę, że tak trzeba żyć. Że to nie jest tak, że jakaś zła korporacja zrzuciła, wiesz, sidły z kosmosu na mnie i mnie zniewolili w pracy i ja muszę siedzieć w biurze. I zdałem sobie z tego sprawę, że okej, tak myślę, więc mam taki efekt. Myślę, że muszę tak żyć, więc żyję w ten sposób. Znów to myśli napędzają moje ciało do takich, a nie innych działań. Ale dzięki medytacji nauczyłem się też, wiesz, brać w bardzo dużym stopniu odpowiedzialność za siebie, bo nawet ten wolny czas, jaki miałem po pracy, to wiesz, kiedyś odruchowo, no to co było? Wracam z pracy, obiadek, serialik. I lecimy i do godziny 22 serialik, joint i tak naprawdę dzień w dzień, dzień w dzień, dzień w dzień to samo. Dzięki medytacji tak naprawdę zauważyłem też to, że dzięki zmianie myślenia, dzięki stopniowemu wprowadzaniu innych myśli, ja mam coraz więcej energii. Ten czas po pracy to już nie jest na zasadzie, jestem zmęczony po całym dniu pracy i muszę siedzieć przed telewizorem i oglądać, bo wszyscy tak robią i o czym będę rozmawiać z ludźmi w pracy dnia następnego, bo wiadomo, tak, no ten nasz standard do tego się sprowadza najczęściej. Zauważyłem, że ja mogę ten czas zacząć wykorzystywać w zupełnie inny sposób, że mogę się czegoś uczyć, mogę się w czymś rozwijać, mogę tak naprawdę robić szereg różnych rzeczy. I być z tego powodu zadowolonym. Ten poziom wewnętrznego samozadowolenia, tego wewnętrznego szczęścia stopniowo, stopniowo zaczynał wzrastać. Więc tej energii do wprowadzania jakichś nowych ruchów w życiu zaczynało być więcej. Kolejna rzecz dzięki medytacji to jest taka, wiesz, wartość dodana w tym wszystkim. My jako ludzie też raczej jesteśmy niezdyscyplinowani. Dyscyplina to jest coś, co się kojarzy negatywnie. Dyscyplina to często jest coś, co jest, wiesz, uważane za zło najgorsze, tak? No bo każdy chce być taki flower power i w ogóle i żyjmy luźno i tak dalej. Dyscyplina absolutnie nie, bo to tylko źli ludzie z dyscypliną są kojarzeni. Natomiast jeżeli my faktycznie wejdziemy w taką regularność z tą medytacją i tak dalej, no to musimy sobie narzucić dyscyplinę. Nie przeskoczymy tego. Ale dzięki temu, że sami udowadniamy sobie, że potrafimy narzucić sobie tą dyscyplinę w tym obszarze, no to zapala się lampka w głowie. Kurde, ale czy na przykład w innym obszarze życia to nie jest ta sama dyscyplina? No Dokładnie. jest ta sama dyscyplina, więc skoro ja się mogę zdyscyplinować w tym obszarze życia, mogę się zdyscyplinować też w każdym innym obszarze mojego życia. I to jest też taka, mówię, no wartość dodana. Ja myślę, że medytacja też może właśnie przynajmniej mi pomogła. Poprawiła moje samopoczucie. Spowodowała to, że stałem się bardziej kreatywny, bo ja nie pisałem książek przed tym, jak nie medytowałem. I dopiero, wiesz, lampka się zaświeciła, że mogę, że potrafię, że chcę. Po powiedzmy kilku miesiącach medytacji. I tak samo poprawiło się moje zdrowie. Zdecydowanie, zdecydowanie. Wiesz, tutaj tak sprowadzając to na ten poziom biologiczno-fizyczny, to musimy sobie uzmysłowić to, że nasza głowa najczęściej pracuje na tak zwanych falach beta, czyli pracuje dosyć szybko. Kiedy nasz mózg pracuje na falach beta, 100% naszego skupienia jest na świecie zewnętrznym. I kiedy nasza głowa pracuje na falach beta, my bardzo często szukamy zagrożenia w świecie zewnętrznym.
A jeżeli nasza głowa w dominującym stopniu jest na tych falach beta, co się dzieje z naszym organizmem? Następuje wyrzut kortyzolu, następuje wyrzut adrenaliny. My jesteśmy po prostu spięci i zestresowani. Czyli zużywamy swoją życiową energię nie na to, na co trzeba. Bo często my nie mamy żadnych faktycznych, realnych, namacalnych podstaw do bycia zestresowanymi. Ale to są jakieś tam nasze nieuświadomione lęki, ale no to już temat tak na zupełnie inną rozmowę. Temat rzeka, moglibyśmy tak, wiesz, 10 godzin podejrzewam przegadać i tak by było mało. No ale właśnie, co robi medytacja? Regularna praktyka medytacji doprowadza do tego, że my uczymy się świadomie zwalniać częstotliwość, na jakiej pracuje nasz mózg. Im wolniej pracuje nasz mózg, tym my jesteśmy bardziej rozluźnieni, tym bardziej jesteśmy zrelaksowani. I to też jest taki mit troszeczkę. Nam się często wydaje, że właśnie ja, nie wiem, napiję się, wiesz, napojów energetycznych, wydudnię 10 litrów kawy i tak dalej, no to mój mózg będzie szybko zasuwał, ja będę tak bardzo efektywny. Ale to jest bzdura. To jest jedna z największych bzdur, jaka jest takim kolektywnym mitem w społeczeństwie. My jesteśmy najbardziej efektywni, kiedy jesteśmy rozluźnieni. Dlaczego? Bo wtedy faktycznie nie zużywamy energii na żadne napięcia, tylko 100% tej energii możemy wykorzystywać na to, co faktycznie aktualnie robimy, czym się chcemy zajmować. I właśnie to jest też ten moment, o którym tu wspomniałeś, czyli zaczyna się w nas odblokowywać kreatywność, zaczyna się w nas odblokowywać wyobraźnia, zaczyna się w nas pojawiać inspiracja. Tylko to nie znaczy, że my jej, wiesz, wcześniej nie mieliśmy. Każdy z nas ma do niej dostęp cały czas. Tylko jak nasza głowa zasuwa po prostu i szuka cały czas zagrożenia w świecie zewnętrznym, to tam już nie ma przestrzeni na tą inspirację, na wyobraźnię, na cokolwiek takiego. Więc to jest też mega, mega wartość dodana. No i idąc dalej tym tropem, tak jak wspomniałeś o zdrowiu. Kiedy jesteśmy cały czas w napięciach, kiedy nasza głowa zasuwa na tych falach beta, czyli mamy tak nadprodukcję kortyzolu, nadprodukcję adrenaliny, co się dzieje? Nasz organizm, nasze ciało uważa, że jest w trybie walki z czymś. I tak jak, żeby to lepiej zobrazować, wyobraźmy sobie państwa, tak? Jeżeli jakiś kraj na przykład jest w stanie walki, jest w stanie wojny z innym krajem, no to na co idą pieniądze, na co idą wszystkie środki? Idą na zbrojenie, na żołnierzy, na szereg rzeczy, co w konsekwencji doprowadza do tego, że na przykład tych pieniędzy zaczyna brakować na naukę, na środowisko, na rozwój itd., itd. Bo są zużywane na wojnę. Nasz organizm jest jak takie małe państwo, tak? Państwo w państwie. I jeżeli ten organizm będzie zużywał energię na walkę z wrogiem, którego w ogóle nie ma, to nie będzie miał tej energii na tworzenie. To jest też tak coś, o co ludzie bardzo często pytają. Dlaczego ja nie mogę w życiu nic wykreować? Dlatego, bo zużywasz energię na wojnę ze sobą, a nie na budowanie nowego, fajnego. I medytacja jak najbardziej do tego doprowadza. No i właśnie to się oczywiście przekłada na zdrowie. To już jest wiedza powszechna. Stres negatywnie oddziałuje na nasz stan zdrowia. Adrenalina negatywnie oddziałuje na nasz stan zdrowia. Jeżeli my jesteśmy cały czas bombardowani kortyzolem, to nasz organizm po prostu wyniszcza się od środka. I tutaj podkreślam, no bo my też, tak, jako ludzie, bardzo często lubimy sobie tłumaczyć, że tak, no przecież wszyscy chorują, to jest normalne, że się na coś tam zachoruje, to jest zupełnie naturalne, że jak jest zima, to się przeziębiamy, jak jest wiosna, to jest grypa, jak jest jesień, to już w ogóle nie wiadomo co, ale to nie jest normalne, to jest właśnie anomalia. Choroba nie jest normalnym stanem dla nas. I jeżeli my faktycznie przestajemy walczyć ze sobą wewnętrznie, i ta energia po prostu jest, to ta energia jest pożytkowana na to, żeby organizm przywracał sobie to zdrowie. Pamiętajmy o tym. Tak. Dlatego ja bym, kochani, słuchajcie, polecał wszystkim, aby nauczyć się żyć całkowicie bez myśli. I to oczywiście nie jest proste, bo jest to ciężkie do okiełznania, ale jakby nie było, praktyka czyni mistrza i taka codzienna medytacja może nam to zapewnić. I ja nie mówię, że ja ten stan mam cały czas, ale zdarza mi się, że faktycznie łapię się na tym, że nie mam w swojej głowie myśli. I najczęściej dzieje się to w momencie, kiedy faktycznie jestem wyłączony i spływają do mnie tak znienacka niesamowite pomysły. I ja wtedy sobie uświadamiam, kurczę, ale dzieje się to wtedy, kiedy mam czystą głowę, kiedy nic nie mam gdzieś tam z tyłu, nic mi nie przeszkadza. A co byś powiedział na temat
Dalej jesteśmy przy medytacji, nie? Ale są ludzie, którzy Tak. uwielbiają są ludzie, słuchaj, którzy uwielbiają medytować w samotności, ale są też tacy, którzy szukają grupy i uwielbiają medytować wspólnie. I ja się spotkałem z czymś takim. Jedna znajoma mówi do mnie: Ty, słuchaj, Greg, ja to nie medytuję w grupie, bo mi to się wydaje, że ktoś może przynieść złą energię. Jak byś się tutaj odniósł do tego? Czy jest to możliwe? Znaczy powiem tak, jasne, takie rzeczy są możliwe. To też nie jest tak, że to jest niemożliwe, bo wiecie, to nawet jeżeli człowiek jest bardzo gdzieś tam pozytywny i tak dalej, wejdzie do pomieszczenia, w którym siedzi 30 osób, które są, wiesz, nastawione negatywnie, smutne, złośliwe i tak dalej, no to wiadomo, to czuć. To tak samo jak czasami wchodzimy do jakiegoś nowego miejsca, w którym nawet nikogo nie ma. Są miejsca, w których my wchodzimy, o kurde, jak tu jest fajnie, chcę tu być, a są miejsca, w których, wow, uciekam od razu. Tak samo każdy, wszystko jest tak naprawdę energią i jak najbardziej. Nawet samo pomyślenie o kimś w negatywny sposób poniekąd jest taką kulką niefajnej energii, którą my rzucamy w drugiego człowieka. Tylko tutaj od razu powiem, tak? Nam się wydaje, że my, myśląc negatywnie o drugim człowieku, rzucamy w niego tą kulką i okej, jest w tym jak najbardziej część prawdy, tylko część dlatego, bo my również tą kulką rzucamy wtedy w siebie. Jeżeli my coś na zewnątrz krytykujemy, obwiniamy, negujemy, to również wzmacniamy tą negatywną energię, ten negatywny ładunek w sobie. No tu znów wracamy do uważności, tak? Im częściej jesteśmy uważni w ciągu dnia, tym bardziej po prostu zauważamy, żeby nie robić tak odruchowo, bo ktoś mnie wkurzył, to ja się będę wkurzał, złościł na niego, bluzgał i tak dalej. No bo to ty się gorzej czujesz, złoszcząc się. To sobie robisz największą krzywdę. No, ale tak, można jak najbardziej, wiesz, można przekazać komuś jakąś tam negatywną energię. Natomiast jeśli chodzi, wiesz, o medytację, no to myślę, że też warto wyjść z założenia, że jeżeli już jakaś jest tam grupa, ludzie przychodzą tam z intencją faktycznie, żeby coś posprzątać w sobie, no to raczej nikt tam nie idzie po to, żeby rozsiewać jakąś negatywną energię. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to to, że my się nie powinniśmy przejmować negatywną energią innych ludzi, bo my sami w sobie mamy jej najczęściej całą masę. I z tą energią przede wszystkim powinniśmy sobie najpierw poradzić. Ta energia z zewnątrz naprawdę to jest tak jak deszcz. Jasne, są ludzie, którzy robią dramat, że pada deszcz, to ja nie wyjdę z domu, bo zmoknę, bo będę chory. No ale no, nie oszukujmy się, deszcz nic nam nie robi, tak? To jest po prostu pogoda i tyle. Tak samo, czy jak jest mróz na dworze. Są ludzie, którzy unikają zimna i jest paranoja, bo jest zimno, to nic się nie da, nie mogę wyjść z domu, bo jest zimno. No ale tak naprawdę, no, można, tak? To można chodzić, jak jest zimno i też nic się człowiekowi nie dzieje. No i tak samo z tą energią. W każdym z nas jest jakaś negatywna energia. I to nie trzeba iść na jakiś proces duchowy, żeby być na nią wyeksponowanym, bo ona jest wszędzie. Myślę, że dużo więcej negatywnej energii można podłapać oglądając chociażby seriale na Netflixie, czy filmy w telewizji, czy słuchając jakiejś negatywnej muzyki. Tu jest bardzo duży często ładunek negatywnej energii, no ale nam się wydaje, że co tam, serialik czy jakaś muzyczka, to przecież to nic mi nie zrobi. Natomiast wiesz, jeśli chodzi o, jasne, no to są jakieś tam, wiadomo, upodobania każdego człowieka, natomiast dla mnie jednak medytacja jest takim stricte wewnętrznym doświadczeniem. I wydaje mi się, że nawet początkowo, kiedy zaczynamy medytować, to dużo lepiej jest robić to samemu, bo mamy możliwość wtedy lepszego zmniejszenia liczby potencjalnych dystraktorów. Jeżeli pójdziemy na taki proces medytacyjny, gdzie siedzi ileś osób medytuje, to wiadomo, ktoś się poruszy, ktoś kaszlnie, ktoś kichnie, ktoś ziewnie i już nas to wybija. Natomiast kiedy jesteśmy sami, zamkniemy się w pokoju, założymy sobie jakieś słuchawki, no to jest nam się po prostu łatwiej odciąć od tych bodźców zewnętrznych. Jasne, po jakimś czasie, kiedy już umiemy, stopniowo uczymy się tego, żeby być w tym stanie relaksu, no to już przestaje mieć znaczenie, bo można, wiesz, zacząć medytować jadąc metrem w ciągu dnia i w hałasie i tak dalej, to cię przestaje ruszać, przestaje cię to wybijać. Ale początkowo wydaje mi się, że to nawet będzie dużo bardziej efektywne.
jako ludzie, wiesz, ten czynnik socjalny, bo my często chcemy iść, uczestniczyć w czymś takim, bo gdzieś tam podświadomie, a może kogoś fajnego poznam, a może z kimś pogadam i tak dalej, ale znowu, czy my chcemy medytować, czy my chcemy iść na spotkanie towarzyskie, to jest też taka ważna rzecz. Warto sobie odpowiedzieć na to pytanie. Wiesz co, Bartku, bo ja tak sobie myślę, że medytacja jest chyba jednym z wielu sposobów na podnoszenie wibracji. Przynajmniej u mnie to działa. Ja, kiedy jestem na przykład w tym tak zwanym transie i kiedy kończę medytować, otwieram oczy, to czuję się naprawdę fajnie i mam ochotę robić te rzeczy, których nie mam ochoty robić wtedy, kiedy jestem na przykład zmęczony. Bądź kiedy jestem po prostu w stanie, że tak powiem, normalnym. Nie? A medytacja powoduje to, że ty się troszeczkę wybudzasz z takiego snu. Jakie jeszcze, słuchaj, znasz sposoby na podnoszenie wibracji? Wiesz co, tak naprawdę generalnie wydaje mi się, że no, medytacja jest takim najważniejszym elementem, bo kiedy my faktycznie uczymy się obserwować myśli, uczymy się przekraczać myśli, to zaczynamy zdawać sobie coraz bardziej sprawę z tego, zaczynamy coraz bardziej zauważać to, że to, jak my się czujemy, zależy od treści naszego umysłu. Jeżeli mamy negatywne myśli, no to źle się czujemy, jest spadek energii, nic nam się nie chce, wątpimy we wszystko. Natomiast kiedy treść naszego umysłu jest pozytywna, no to wiadomo, tej energii od razu jest więcej, więcej nam się chce, jesteśmy tacy bardziej ożywieni. I wiesz, zależy też z jakiej perspektywy, bo jeżeli spojrzymy sobie z takiej perspektywy zwykłej, przyziemnej, codziennej, próbując odciąć od tego rozwój duchowy, no to tak naprawdę podniesieniem wibracji może być, wiesz, pójście do lasu na spacer. Podniesieniem wibracji będzie uprawianie sportu. Podniesieniem wibracji będzie słuchanie jakiejś radosnej, podkreślam, nie jakiś heavy metal, punk rock i tak dalej, bo to jest ciężka energia, która nam zaniży wibracje. Ludzie często się oszukują, że im to podnosi energię, ale to jest fikcja. To jest fikcja, bo później niestety to się odbija w życiu, w zdrowiu i tak dalej. Tym, co nam może podnieść energię, wiesz, nawet pójście na spotkanie z ludźmi, którzy są radośni, którzy są szczęśliwi, pójście na trampoliny, pójście gdzieś, gdzie jest na przykład dużo dzieci, które biegają, śmieją się, bo to jest też coś, co podnosi momentalnie energię. Poprzez jedzenie, poprzez dietę możemy również podnosić energię, tak? Mówię, to jest takie sposoby abstrahujące od rozwoju duchowego, bo nawet jeżeli przeciętnie w diecie mamy dużo rzeczy przetworzonych, dużo rzeczy sztucznych, no to tam nie ma tej życiowej energii. Natomiast jedzenie dużych ilości surowego czy soki, teraz tak był taki okres, nie wiem czy dalej to jest czy nie, ale był taki popularny czas, że ludzie te diety sokowe stosowali i co? I każdy po piciu tych soków faktycznie promienieje, ma więcej tej energii. Mówię, to nie jest rozwój duchowy, picie soków to nie jest rozwój duchowy. Nie mylmy też tego, bo też ostatnio jest tak, że taka papka się zrobiła, że wszystko jest tak. Jedzenie jest rozwojem duchowym. Nie, to nie jest rozwój duchowy, to jest dbanie o swojego zwierzaczka tutaj, o swojego człowieka. No ale poprzez takie nawet małe rzeczy jesteśmy w stanie podnosić tą naszą energię troszeczkę do góry. Zdecydowanie, zdecydowanie. Natomiast jeżeli wiesz, chodzi już o rozwój duchowy, no to początkowo tak, sama medytacja, zauważanie tych myśli, zauważanie treści naszego umysłu, no ale idąc dalej, zaczynamy zagłębiać się coraz bardziej, bo okej, my sobie te myśli pozauważamy, przestajemy się z nimi utożsamiać, no ale tak długo, jak my też nie skasujemy tych myśli, czyli nie wydamy polecenia naszemu umysłowi, umysł, kasujemy to, nie wierzymy w to dłużej, nie chcę tego, to jest fałszywe, to jest nie moje, nie chcę tego. Wydając polecenia umysłowi, my kasujemy te myśli. Kolejna rzecz to oczywiście nasze emocje. W nas jest zapisanych najczęściej cała masa emocji, bo my raczej nikt nas tego od dziecka nie uczy, że każda emocja jest okej i to, czy człowiek poczuje złość, czy czuje smutek, czy poczuje cokolwiek innego, to wystarczy po prostu poczuć i emocja, tak jak chmura na niebie, przepływa i znika. Natomiast my raczej jesteśmy uczeni tego, żeby stawiać opór emocjom, i my się opieramy naszym emocjom, i te emocje gdzieś tam zalegają później w nas. No i również, tak, uwalnianie emocji, przeżywanie, pozwalanie sobie na te emocje, na doświadczenie tych emocji w ciele. To też jest coś, co no bardzo pozwala nam
podnosić energię. No i tutaj też dodam jeszcze na koniec, kończąc tą myśl, bo to też jest mega ważne. Mamy teraz taką, nazwijmy sobie tą cukierkową duchowość. Ludzie właśnie sobie często myślą, a to ja sobie poafirmuję, podniosę sobie wibracje i już. Albo sobie zrobię jakąś wizualizację i już, bo się lepiej poczułem. Natomiast pamiętajmy, tu mówię tak stricte do osób, które gdzieś tam czują, że ich drogą też jest ten rozwój duchowy. Pamiętajmy o tym, kochani. Tu naszym celem nie jest to, żeby poczuć się lepiej. Bo my się poczuć lepiej możemy w ciągu dnia, czytając, nie wiem, dowcip, tak? Widząc jakiegoś śmiesznego mema, a to już sprawi, że my się poczujemy lepiej. Natomiast nam tutaj chodzi w rozwoju duchowym o to, żebyśmy się stali lepsi w odczuwaniu, czyli pozwalaniu sobie na doświadczanie każdego stanu. I to też jest piękne, bo też przeciętnie człowiek sobie myśli, tak? No to co ja mam stać się lepszy w odczuwaniu smutku, złości, żalu i tak dalej? Tak. Bo tak jak w przypadku myśli, kiedy my akceptujemy myśli, to nagle tych myśli robi się mniej. Tak samo w przypadku emocji, kiedy my pozwalamy sobie na doświadczanie tych emocji, podkreślam, doświadczanie emocji wewnętrzne, a nie wyładowywanie emocjonalne na innych ludziach, bo jestem zły, to pójdę, wydrę się na jakiegoś człowieka na ulicy. To nie jest uwalnianie emocji, to jest ekspresja emocjonalna. Natomiast uwalnianie emocji, wewnętrzne uwalnianie emocji, pozwalanie na doświadczanie tego dyskomfortu w ciele, jaki emocje mogą powodować, doprowadza do tego, że po prostu ten nasz kubeczek, ten kubełek, jest nie wiaderko nawet z emocjami, zaczyna się stopniowo opróżniać, a dzięki temu my również w ciągu przeciętnego dnia jesteśmy w coraz lepszym nastroju. No bo też tak, żeby zamknąć kółko. Myśli, okej, myśli są ważne, myśli są istotne, ale jeżeli mamy w życiu coś takiego, jak takie nawracające myśli, powracające myśli i tak dalej, to one też najczęściej mają swoją przyczynę w tym, że są emocje. Emocje, które gdzieś tam się w nas zapisały. No i myśli teraz krążą wokół tych nieuwolnionych emocji. To troszkę tak, jakbyśmy mieli drzazgę. Okej, można żyć z drzazgą w palcu, od tego się nie umiera, ale za każdym razem, kiedy dotkniemy czegoś palcem, no to zaczyna nas boleć, więc zaczynamy myśleć. I z emocjami jest tak samo. Jeżeli w nas jest nieuwolniony smutek, to za każdym razem, kiedy tylko nadarza się ku temu sposobność, my w świecie zewnętrznym widzimy smutne sytuacje i zaczynamy mieć smutne myśli i zaczynamy się czuć gorzej. Także to mówię, mam nadzieję, że udało mi się w miarę to jasno i zwięźle przelecieć tutaj po tematach. Mówię, to staram się to, wiesz, w wersji w pigułce przekazywać. No wiadomo, to jest dużo, dużo wiedzy, dużo informacji. No, mam nadzieję, że jest to wszystko jakieś spójne. Wiesz, myślę, że jest to wartościowe. Do mnie trafiło, do mnie dotarło. Jesteś fantastycznym gościem, nie ukrywam tego. Ale wiesz, co będziemy powoli kończyć. Niemniej jednak chciałbym cię spytać, bo na pewno są wśród naszych słuchaczy ludzie, którzy chcieliby z tobą pracować. Powiedziałeś, że tutaj powiedziałeś w pigułce. Przedstawiłeś gdzieś tam jakąś wiedzę. Ale wiesz co, bo z tego co wiem, masz fajny kurs, nazywa się Alchemia. Gdzie ciebie można znaleźć? Jak można trafić na twój kurs? Przede wszystkim na stronie bartekindygo.com. Natomiast tutaj też dodam od razu, kochani, bo naprawdę ja najbardziej w życiu cenię sobie taką sytuację, że przychodzą do mnie ludzie, którzy faktycznie chcą pracować. Więc zachęcam każdego do tego. Znajdziecie mnie na YouTubie, gdzie znajdziecie dużo treści i medytacji, i ćwiczeń, i tak dalej. Ja każdego zachęcam do tego, żeby najpierw pooglądał sobie te materiały, posłuchał tego, co mówię, czy to jest coś, co faktycznie, wiesz, zarezonuje po prostu, czy nie. Więc najpierw odsyłam na YouTube'a, jeżeli będzie fajnie, jeżeli będzie pomiędzy nami to magiczne kliknięcie, to jak najbardziej wtedy zapraszam do dalszej współpracy. No i super. Czy ja mogę mieć do ciebie na koniec prośbę, mój drogi? No jasne, pewnie. Czy byłbyś skłonny poprowadzić taką 10-minutową medytację dla naszych słuchaczy na sam koniec? Jasne, że tak. Jasne, że tak. I powiem nawet więcej. Zrobimy tak. Ja po prostu, wiesz co, przygotuję takie nagranie medytacyjne, dedykowane tutaj dla was, bo będzie, wydaje mi się, fajnie. Moglibyśmy to, wiesz, nawet zrobić na żywo, ale wydaje mi się, że jak będzie z jakimś fajnym podkładem, ładnie zmontowane, to też będzie łatwiej się po prostu w ten proces zaangażować. Także jak najbardziej takie ćwiczenie.
takie ćwiczenie będzie. No i pięknie, bardzo Ci dziękuję za to, że przyjąłeś zaproszenie na ten wywiad i za to, że podzieliłeś się magiczną naprawdę wartością. Było fantastycznie. Moje wibracje podniosłeś dzięki tej samej rozmowie. Także dzięki wielkie. Mógłbyś coś powiedzieć do naszych słuchaczy na sam koniec? Pewnie, kochani, pamiętajmy o tym, że jakikolwiek rozwój, czy to mówię stricte taka higienizacja umysłu, czy jeżeli ktoś czuje taki pociąg w kierunku rozwoju duchowego, to wszystko jest proces. I tak jak każdy proces w życiu, jak każda umiejętność, którą zdobywamy, nie oczekujmy, nie szukajmy takich magicznych różdżek, że ja coś raz zrobię i nagle wszystko się w moim życiu odmieni, bo to jest fikcja, to jest po prostu taka literacka fikcja. Dużo ludzi wierzy, że tak się da, że można raz pomyśleć i prawo przyciągania sprawi, że nie wiem, zostanę księciem Persji ze złożami ropy naftowej, tak? I jeszcze wszyscy będą, nie wiem, kupować ode mnie tą ropę. Natomiast to tak nie działa, to absolutnie tak nie działa. To jest proces, to są umiejętności i tak jak w przypadku każdej jednej umiejętności, tylko regularna, systematyczna praktyka zaczyna się w życiu przekładać na realne, namacalne efekty. Pamiętajmy o tym, nie szukajmy jakiejś ułudy, bo nasze ego uwielbia szukać tych ułud w świecie i oczywiście jest mnóstwo miejsc, w których te ułudy możemy znaleźć. Natomiast wiadomo, ułuda ma to do siebie, że my się szybko zaczarujemy i się szybko odczarujemy, a później jest jeszcze większe poczucie tego wewnętrznego dyskomfortu. Także pamiętajmy, to tylko i wyłącznie regularna, systematyczna praca nad sobą jest czymś, co daje nam realne, faktyczne efekty zmiany. Tak jest, czyli praca, praca i jeszcze raz praca. Kochani, na dzisiaj to już wszystko. Będziemy kończyć, ale po krótkiej przerwie czeka Was niespodzianka. Medytacja z Bartkiem Indygo. Bartku, jeszcze raz Ci dziękuję za dzisiejsze spotkanie. A ja dziękuję Ci ślicznie za zaproszenie. Cała przyjemność po mojej stronie. Ale kochani, ja również mam dla Was niespodziankę. Nie ukrywam, że już w najbliższą środę na antenie naszego polskiego radia w UK zadebiutuje moja nowa audycja, którą zatytułowałem, uwaga, uwaga, Rusz dupę! Jest to cykl wywiadów z ludźmi, którzy inspirują. Moi goście będą Wam opowiadać zarówno o swoich sukcesach, jak i o porażkach. Dlaczego robią to, co robią? Co ich motywuje do działania? Jak radzą sobie w kryzysowych sytuacjach? Oczywiście to tylko niektóre z pytań, jakie mogą pojawić się w programie. A moim pierwszym gościem będzie Bartek Indygo. Dlatego też zapraszamy Was wszystkich. Nie możecie przegapić takiej okazji. A korzystając z okazji, zapraszam także w kolejną niedzielę na godzinę 13 na kolejne wydanie Świadomych Rozmów, w których porozmawiamy sobie o zdrowym stylu życia z braćmi Rodzeń. Tak, to właśnie oni będą naszymi gośćmi. No dobrze, moi drodzy, życzymy Wam cudownej niedzieli, samych pięknych chwil. Niech Wam się darzy, moi piękni ludzie. Nie zapominajcie też o tym, ażeby się uśmiechać, bo jakby nie było, uśmiech jest też tym, co podnosi poziom Waszych wibracji. Żegnają się z Wami Grzegorz Glinka i Bartek Indygo, trzymajcie się ciepło. Usiądź wygodnie. Nie krzyżuj ani rąk, ani nóg. Wyprostuj plecy. Pozwól, by twoje powieki opadły. A teraz już weź powolny, głęboki wdech przez nos i powolny wydech ustami. I jeszcze raz powolny, głęboki wdech przez nos. Wypełnij swoje płuca, przeponę, brzuch. Przytrzymaj chwilkę powietrze. I powolny wydech ustami. Teraz przez chwilę obserwuj,
jak twoje ciało oddycha. Postaraj się nie wpływać w żaden sposób na oddech. Tylko obserwuj. Nic nie zmieniaj. Jeśli pojawiają się jakiekolwiek myśli, zauważ to, zaakceptuj je i wróć do obserwacji oddechu. Kiedy zauważysz jakąś myśl, możesz powiedzieć sobie: akceptuję cię. I wrócić do obserwacji. Za każdym razem, gdy twój umysł zaczyna gdzieś błądzić, odpływać, zastanawiać się nad przeszłością, lub rozmyślać o przyszłości. Zauważ to, zaakceptuj i wróć do obserwacji oddechu. Jeśli pojawiają się jakiekolwiek myśli, to całkowicie w porządku, to całkowicie okej. Zauważ je, zaakceptuj i wróć do oddechu. Obserwuj go, nic nie zmieniaj. Zwróć uwagę na swoje ramiona, barki. Jeśli zauważasz tu jakiekolwiek napięcie, rozluźnij je, pozwól, by po prostu opadły. Całkowicie rozluźnij swoją twarz, szczękę, pozwól, by delikatnie opadła. Pozwól, by twój język ułożył się w najbardziej naturalny dla ciebie sposób. Zwróć uwagę na swój splot słoneczny, brzuch, podbrzusze. Rozluźnij go, odpręż. Zwróć uwagę na swoje uda, łydki, stopy i po prostu pozwól, by całkowicie się rozluźniły, odprężyły się. A teraz już wróć do obserwacji oddechu. Niczego nie zmieniaj, nie spłycaj go, ani też nie wydłużaj. Obserwuj, jak twoje ciało oddycha. Każda myśl, która pojawia się w twoim umyśle, to tylko myśl. Zauważ ją, zaakceptuj to, że jest i wróć do oddechu. Obserwuj go. Sprawy bieżące, obowiązki, czy też wspomnienia. Nieważne.
to tylko myśli. Zauważ je, zaakceptuj to, że są i wróć do obserwacji. Nawet jeżeli myśli, które zauważasz w umyśle, są trudne, niewygodne, powodują jakikolwiek dyskomfort, nic z nimi nie rób. Pozwól na nie. Całkowicie je zaakceptuj. Obserwuj. Oglądaj swoje myśli. Całkowicie się na nie zgadzając. Jeśli zauważysz, że stawiasz jakikolwiek opór swoim myślom, że chcesz, by zniknęły, lub chcesz się ich pozbyć, zauważ to, zaakceptuj i pozwól, by twoje myśli po prostu przepływały. Zwróć uwagę na swoje ciało. Jeśli zauważysz w nim jakiekolwiek napięcie, rozluźnij je i wróć do obserwacji oddechu. Tylko obserwujesz. Nie musisz robić zupełnie nic. Twoje sprawy, zadania, obowiązki, to wszystko na ciebie zaczeka. Ty skup się na obserwacji oddechu, pozwalaniu na swoje myśli, akceptowaniu ich takimi, jakie są. Właśnie teraz. A teraz już weź powolny, głęboki wdech przez nos. A podczas wydechu powoli otwórz swoje oczy i powiedz: jestem w tu i teraz. Praktykuj to ćwiczenie minimum 2 razy dziennie, a zobaczysz, że twój umysł zacznie zmieniać się nie do poznania. Namaste.